Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Dotarliśmy już tak daleko. Dobrniemy do końca. No albo zginiemy po drodze, nie? To co zamierzacie robić po zakończeniu misji? Śpieszę się do Marsi, mojej żony. Lada dzień urodzi nam się dziecko. Czad. Już od dawna się o nie staraliśmy i wygląda na to, że w końcu zaskoczyło. Widzisz? Mówiłem, wystarczy, że raz ktoś przyjdzie i ci pomoże. O, fajne masz buty. A, dzięki. Kupiłem je na bazarze. I to za bezcen. No nie, musiałeś. Teraz będzie o nich nawijał. Ta, oddał za nie swój nóż z SP. A kiedy Rowe się dowiedział... Musiałem przez tydzień czyścić latryny, ale jak widać, było warto. Upatrzyłem sobie jeszcze kurtkę u tego samego handlarza, tylko chwilowo mnie nie stać. Ale na tej misji zarobię co nieco ekstra i będzie moja. Zamkniesz w końcu mordę? Co nas obchodzą twoje szmaty? Ale ty, kurwa, zazdrosny jesteś. Łazisz jak żul, a na mnie lecą najlepsze dupy. Chyba tylko twoja stara. Rao to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny. To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Pewnie, bywa surowy, ale... Nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Co jeszcze powiecie mi o Rao? Kiedyś nieźle się pożarł z Matem. Ta, to było piekło. Oddział 101 dostał rozkaz przejęcia starego magazynu. Myśleli, że jest pusty i weszli do środka. Włączyli latarki i spojrzeli w górę. Sufit był jakiś dziwny, jakby pokryty szmatami. I nagle te szmaty na nich zeskoczyły. Okazało się, że to jakiś rodzaj gryzoni zdolny włazić na ściany i sufity. Były ich setki. Boże, krzyki chłopców niosły się kilometrami. Kurwa. Co za masakra. Od dowództwa dostali rozkaz utrzymania pozycji. Nie posłuchali. Uciekli. Przynajmniej ci, którzy dali radę. Kiedy było po wszystkim, Jack skazał ich na śmierć. Za dezercję. Ale Rao się przeciwstawił. Powiedział, że już samo posłanie ich tam było błędem. Myśleliśmy, że Jack rozstrzela go za niesubordynację. Tak było. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie. Coś na poprawę morale. Wow! Porucznik wymiata. Za naszych poległych braci. Za poległych. I piękne panie. Czemu ty dyskryminujesz swoją żonę? Trzymacie się, chłopcy? Pewnie, poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w Starym Porcie? Oho, to była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Ta jest. Niepokoi mnie jedna rzecz. Renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj? Największa antena w mieście? Strategiczny punkt? I ani śladu renegatów. W ich działaniach trudno szukać logiki. Racja. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X-13 czy czymś podobnym. Niepokoi mnie, co mogą planować. X-13... Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Waltz też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać.
zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze. Śpiąca królewno! Aiden! Szef już się pojawił! Wyruszamy! Matt przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. Aiden, na razie dobrze wam idzie. Staramy się, nie, Row? Mam dobre wieści. Zdobyłem informacje o lekarce z GRE. Kto to? Gdzie? Daj mi czas. Najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Row będzie ze mną, na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. Tylko, kurwa, wróć. Rozumiesz? Tak jest. Gdyby coś się działo, daj mi znać przez radio. Dobra, do roboty. Sir, wszystko gra? Idźcie już. Chcecie może dowcip? Nie, wiesz, boski, tylko nie to. Błagam, oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego suchara. Spokojnie, panowie. O! Wierzbowski, kurwa. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Dymry, 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 wow. Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. To wielka wieża, badamy to. Dobra, chłopcy, naprawa trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to piętro? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. Chłopcy, słyszeliście dowódcę. Otwieramy i z buta. Wierzbowski, na zwiad. Uważaj, Wierzbowski. Czysto. Wierzbowski! Ugh.
Wierzbowski! Kurwa. Wierzbowski. Szlak by tu. Jack. Jack, słyszysz mnie? Zostaliśmy zaatakowani. Tylko ja przeżyłem. Szlak? Nie, Arrow? Nie wiem. Nie widzę go. Aiden, Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. Ktoś mnie słyszy? Kurwa! Aiden! Żyjesz! Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa niedoczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Aiden, lepiej nie czekaj na ten medal z ziemniaka, który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki. Zadbaj o pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Zasłużyli na to. Masz. Nadajnik. Lawan? Lawan, mam kłopoty. Wszyscy SP-cy zginęli. Ostrzegałam cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę, znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpię. Daruj sobie wykłady. Po prostu zleź już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie. Zaczekam. Thank you.
Kurwa! Nic z tego! Utknąłem tu, Lawan! Pomogłabyś! Wsiąknę, Franka! Szybko! Lawan! Masz tam Franka? Na 30 piętrze, zarażeni, wybuchali. Kurwa, mówiłem ci. Frank, czekaj, a ty dokąd? Już po nim, Lawan. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje, jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny, to mu wystarczy. Frank, ty śmierdzący zabity żulu, weź się w garść i choć raz stań na wysokości zadania. Hayden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy, piętro czy dwa nad tobą. Frank, chyba znalazłem. Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny. Co? Ułatwi ci wspinaczkę. Wyceluj w coś, o co może zaczepić hak. I strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej. Okay.
Chyba idzie mi całkiem nieźle. A co w tym trudnego? Prosty sprzęt, a może cię uratować. To gdzie teraz? Tam, gdzie miałeś iść, na górę. Musisz dotrzeć piętro wyżej. Stamtąd udasz się do bocznego skrzydła. Bocznego skrzydła? W głównym jest pełno zarażonych. Idź, masz do pokonania kilka pięter.
Wykryto pojemnik z inhibitorami. Thank you.